Delegacje ku Karolniczego z Jankowic, gospodarza dzisiejszej uroczystości. Delegacje, jak widzimy, niosą sztandary. Zbliża się do płyty boiska piękna korona. Duża grupa Szanowni rolnicy, pracownicy rolnictwa, drodzy goście, mieszkańcy gminy i miasta Pszczyny, sołectwa Jankowic. Tradycyjnym zwyczajem obchodzimy dziś święto plonów naszego pszczyńskiego regionu. Okres żniw już za nami. Był to czas wypełniony wytężoną pracą wszystkich rolników i ich rodzin. Pracowników spółdzielni kółek rolniczych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych jednostek resortu rolnictwa. W tym trudzie rolniczym staraliśmy się zebrać każdy kłos, nie uronić żadnego ziarna, aby starczyło zboża na chleb dla wszystkich. Nie były to żniwa łatwe, nie tylko ze względu na zmieniającą się pogodę, były to żniwa kosztowne. Wiemy wszyscy, jak drogie są środki produkcji, usługi żniwne, a przy tym wszystkim obawa rolników, gdzie i jak zbyć zebrane ziarno, jak ustrzec przed zniszczeniem to, co w trudzie i pocie zostało zebrane. Dziś jednak winniśmy zapomnieć o troskach, aby w spokoju i radości uczcić święto plonów, wyrażając cześć dla rolniczego trudu. Serdecznie, ciepło witam wszystkich rolników, gminy i miasta Pszczyny i ich rodziny. Uważam uroczystość święta plonów za otwartą. Pozwólcie, że w imieniu waszym i organizatorów gminno-miejskich dożynek, a w szczególności rolników, członków kółka rolniczego i koła gospodyń wiejskich oraz całego społeczeństwa Jankowic serdecznie przywitam przybyłych na nasze święto szanownych gości. Witam serdecznie władze gminy i miasta, burmistrza pana doktora inżyniera Macieja Duszę, a zarazem gospodarza naszych dożynek, pana Pawła Ziebure jako wiceburmistrza, a zarazem rolnika z Łąki, kierownika Wydziału Rolnictwa magistra Bogusława Ożarowskiego. Witam serdecznie kierownika Urzędu Rejonowego w Pszczynie, pana magistra Jana Lipniaka. Witam serdecznie przedstawicielkę Wojewódzkiego Związku Rolniczych Kółek i Organizacji Rolniczych, panią Bożenę Piłot. Witam proboszcza księdza Arkadiusza Janygę.
witam prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Jerzego Pisteloka. Witam dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczynie, pana doktora inżyniera Mariana Biela. Witam prezesów naszych instytucji rolniczych, jak Spółdzielni Kółek Rolniczych, Spółdzielni Handlowej, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i Banku Spółdzielczego. Witam prezesów rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Czarkowa i Jankowi. Oraz witam delegacje i poczty sztandarowe z naszych kółek rolniczych oraz kół gospodyń wiejskich. Witam naszych sponsorów dożynek, którzy pomogli nam w organizacji dożynek. Witam organizatorów wystawy rolniczej, która uświetnia nasze dożynki. Witam młodzież wraz z nauczycielami oraz jej kierownictwem. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim naszych dożynek. A teraz poproszę o głos, zabranie głosu przewodniczącego prezesa Gminnego Związku Kółek Organizacji Rolniczych pana Czesława Miklowa. Szanowni rolnicy gminy i miasta Pszczyny, drodzy goście, kochana młodzieży. Tradycyjnym zwyczajem czcimy dziś święto plonu. Święto, które jest uznaniem za całoroczny trud rolnika. Dlatego jeszcze raz jak najserdeczniej i najcieplej witam was, rolnicy, i te organizacje, które temu rolnictwu służą. Tegoroczne żniwa przyniosły nam plon obfity. I wiemy, że w tym tkwi trudna i mozolna praca rolnika. Wiemy, że wyniki rolnictwa nie tylko zależą od wysiłku rolników, ale składa się na nie również praca innych działów gospodarki, pomoc władz oraz wielu instytucji obsługujących i służących rolnictwu. Chcemy wyrazić dla nich uznanie, ale chcemy przypomnieć, że region pszczyński tym przesyconym przemysłem Śląsku jest regionem rolniczym i rolnictwo jest tu podstawową gałęzią produkcji, a skoro tak, to winno ono być dostrzegane przez nasze władze. Pomimo, że jest to święto, musimy z żalem powiedzieć, że tak nie jest. W tym burzliwym okresie przemian pozostawiono rolnika samego z jego kłopotami i problemami, których sam nie jest w stanie rozwiązać. Nie chcemy tu powtarzać tego, co rolnictwu jest potrzebne, ażeby mogło ono istnieć i rozwijać się i być aktywnym czynnikiem w przebudowie ekonomii naszego państwa. Ale chcemy, żeby nasze władze sprawom rolnictwa poświęciły więcej uwagi i w sposób skuteczny współdziałały z rolnikami. Mówimy o tym, dlatego że słuszne zadania rolników to nie tylko osobista sprawa, ale warunek harmonijnego rozwoju naszej gospodarki. Jesteśmy tego świadomi, że właśnie nasze rolnictwo ma warunki do tego, aby stali się punktem musimy w tych nadchodzących wyborach zaakcentować naszą obecność, wziąć w nich udział aktywny, żebyśmy mogli mieć w Sejmie posłów, którzy będą rolnictwo rozumieć i stanowić takie prawa, które temu rolnictwu będą służyć. Przecież nasze rolnictwo musi wyżywić kraj i wyżywi. Żeby to nie czyniły kraje sąsiednie, a żywność była sprowadzana za dolary. Ostatnie posunięcia rządowe dają nam odczuć, że coś się zmienia, że rolnicy zostali nareszcie zauważeni i że jednak bez naszego udziału nie może gospodarka polska prawidłowo funkcjonować. Tej pozytywnej nadziei w przyszłości naszego rolnictwa możemy dziś uroczyście świętować. I tak jak zawsze...
Czarkowa i Jankowic, spółdzielni kółek rolniczych, bankowi spółdzielczym oraz firmu Henryka Urbańczyka, Marka Kicha, Romana Chromica, Ryszarda Wrony, Feliksa Szostaka, Karola Kani, Henryka Kani, Franciszka Kani, Witosza Franciszka oraz Pawła Krykra. Dziękujemy również księdzu proboszczowi Arkadiuszowi. Szanowny panie gospodarzu, przyjmij ten bochen chleba z tegorocznych najmąków. Dziel go sprawiedliwie, aby na wszystko starczyło. I z godzinami, których efektem są te plony. Plony, które będziemy spożywali przez cały rok. Nie był to łatwy rok, dlatego że już na poprzednich dożynkach wspominałem, że nowy rząd, który został powołany, wyraziłem nadzieję, że będzie miał na uwadze sprawy rolnictwa. Nie była to sprawa łatwa, nie tak szybko te sprawy zostały rozwiązane. I wyobrażam sobie, jakie napięcie wam towarzyszyło pracy, najgorętszej pracy na roli, kiedy wiadomo było, że te ceny nie są dobre, jeżeli chodzi o ich wartość w stosunku do pracy waszej włożonej i do kosztów poniesionych. Na szczęście w ostatniej chwili decyzje rządowe były korzystne dla was i sytuacja w tej chwili się na tyle poprawiła, że można z nadzieją patrzeć w przyszłość. Jest rzeczą oczywistą, że za waszą ciężką pracę należy się wam godziwa zapłata i tego musimy się domagać. Również domagać się nie tylko od rządu, ale przede wszystkim od naszych posłów, którzy tworzą pewne ustawy, między innymi ustawy dotyczące rolnictwa i te ustawy mają wam pomóc w tym, żebyście gospodarowali spokojnie. W tej chwili zbliżają się wybory do Sejmu i chciałbym wszystkim zwrócić uwagę, że należy się dobrze przyglądać tym posłom, których wybieramy, żeby się zapytać, jaki ich jest pogląd na sprawy rolnictwa, żeby móc oddzielić ziarno od plew, żeby wybrać takich posłów, żeby w przyszłości wybrany przez tych posłów i zatwierdzony rząd już bardziej miał na uwadze sprawy rolnictwa, niż to się działo dotychczas. I również jako władze samorządowe nie jesteśmy obojętni na wasze sprawy. Nie jest to może taki zakres duży, jak zakres możliwości władz rządowych. Tym niemniej będziemy się starali pomóc wam w tej trudnej sytuacji. Przede wszystkim wydaje mi się ważne jest, żeby wasze organizacje spróbowały podejść do, nie czekając oczywiście na decyzje jakieś rządowe, podejść do sprawy samodzielnie. To znaczy postarały się uwzględnić sytuację rynkową i uniezależnić od pewnych koniunkturalnych wahnięć dziewczyny ze Szwecji naszym krajem, naszym narodem, naszymi ludźmi, która chciała poznać Polskę i ludzi dlatego, że w wierszu Norwida znalazła takie urywy, że jest kraj, są ludzie, gdzie kruszynę chleba podniesioną z podłogi ucałuje się z uszanowaniem dla darów Bożych. Ludzie, którzy w ten sposób postępują, fascynowali, interesowali ją. Uważała, że to są ludzie wartościowi. Oczywiście przy całej pracy na roli nie należy zapominać o naszych gosposiach, o tych wszystkich kobietach, które zabezpieczają waszą pracę ciężką na roli i służą wam pomocą w tych trudnych chwilach. Dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszą uroczystość i za pomoc wszystkim tym, którzy pomogli w jej organizacji.
chciałbym zakończyć powiedzeniem, które kiedyś słyszałem w Radio Wolna Europa. Tym, co żywią i bronią, chłopom polskim, chłopom pszczyńskim i chłopom śląskim, szczęść Boże! Dziękuję panu burmistrzowi za słowa podzięki, za ciężką pracę rolnika. Dziękuję panu burmistrzowi również za słowa zachęty, jakie nas napawają na przyszłość. Mamy nadzieję, że już następne dożynki będą się odbywać może w nieco lepszej, korzystniejszej atmosferze dla rolnictwa. Przyszłe wybory może zadecydują o tym. Dziękuję. Thank you.